Cześć, w dzisiejszym, drogim z kolei odcinku zbadamy wraki statków. Zobaczymy parę lokrock stara, przypomnimy sobie stare, dobre San Andreas i założymy ciochy cla od Espida. Do roboty! Pewnie nie jeden z was, który płynął łodzią w Liberty, zauważył wraki statków. Dziś zobaczymy parę takich wraków. Pierwsze trzy są na południu, o wybrzeże Andernej. Jejo, godzinę będziemy płynąć za poszczę jakąś mozę. Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki i ziemniaki. Naszym oczom okazuje się pierwszy wrak, chlew na nim jak nigdzie, płyniemy do drogiego. Z odległości widać następny, taki sam wrak, więc nie warto na niego wchodzić, bo opierdolę sobie nowe trepy. Jest. Teraz płyniemy do największego i najbrudniejszego wraku w Liberty City. Jest jeden charytatywny powód odwiedzenia tego statku, Bazooka. Jest na zachód Western Industrial Park w Alderney. Właśnie przepłynęliśmy obok kolejnego wraku, takiego samego jak pierwszy i drogi wrak. Jest największy wrak w Liberty City. Ciekawe co tam przewozili, może chińskich nielegalnych imigrantów takich jak Pegorino czy Rasalow. Czas na wysiadkę. Tak jak już mówiłem, na tym statku jest Bazooka, do której właśnie zmierzamy. Obok tego statku jest kolejny wrak, taki sam jak poprzednie. Tutaj jest gorszy chlew niż w domu Carda po imprezie. Na tym czymś właśnie jest Bazooka. Trzeba ją przetestować. Zrobmy fajerwerki. Ten pan mnie nie szanuje, więc trzeba zrobić mu fajerwerki. Jestem hardcore. Następna ciekawostka na dziś to krajobrazy Kta San Andreas. Podobno na nieczynnym, wesołym miasteczko są takie obrazy. Winę wod, hydra i poczciwy szamal, prywatny samolot z San Andreas. O, pistolet na wodę leży. Ja, Niko Bellic, najsłynniejszy aktor w Liberty City, idę przez ulicę, a tutaj jakiś zasmrodzony pistolecik na wodę z praktikera leży. Nikt już nie ma szacunku dla tak zasłużonych obywateli jak ja. No, już jesteśmy. Na tym czymś widać właśnie krajobraz Los Santos, na którym widnieje szamal, prywatny samolot, hydra i po lewej stronie napis Winę wod, podrobka Hollywood. Zanim potwierdzimy, mit chce coś powiedzieć. Jestem hardcore. Dziękuję, mit potwierdzony.
Czas na następną ciekawostkę. Podobno w garderobie Playboya są ciochy Claude'a Speeda, bohatera GTA 3. W jednej misji mamy wybór: zabić Playboya, X, albo Dwayna. Jeżeli chce się te ciochy i wile Playboya, to musimy zabić Playboya, inaczej możemy o nich pomarzyć. Yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Teraz trzeba przeszukać garderobę, ale do końca nie jest pewne, czy to akurat jego ciochy, ale pozostałościami z GTA 3 zajmiemy się w innym odcinku. Szit, ale mam tego dziadostwa, trzeba trochę poczekać. Szit, zanim znajdę te szmaty, mam do was prośbę. Daj kamienia! I chciałem przypomnieć dwie istotne rzeczy. Jestem hardcore. Lubię placki. Jestem hardcore. Są też maty. Jak myślicie? Podobny choć trochę do ciochów tego Lamera Speeda? To śmierdzą starym jogurtem. Ten koleś chyba podpalił łąkę jogurtem, ale o tym w późniejszych odcinkach. Koniec z pierdoleniem, mit potwierdzony. I co mi pokazujesz, fakena, pierdolcu? To i tak się nie liczy, bo... Jestem hardcore! Tradycyjnie, zanim zakończymy odcinek, chciałbym przeanalizować ciekawostki. Wraki, potwierdzony, krajobraz, potwierdzony, ciochy Claudio, potwierdzony, jeżeli macie jakiś bok, błąd, ciekawostkę, mit lub tajemnicę, którą trzeba zbadać, piszcie do mnie, proszę o komentarze, żegnam.